No i dobra. Działa, śmiga, aż miło. Dobra, co jest nowszy? 4 godzie. Czyli pan Gomez. Nie mam. Czyli sprawa. Wygląda tak, że musimy pobawić jeszcze na obozie na bagnie, żeby dołączyć do tego obozu. Mamy odpowiedni damage, żeby zadawać jakieś sensowne obrażenia podstawowym stworkom, kietoszczurom, ściełojadom i dezenom. I z tego, co ostatnio myślałem po zakończonym strumyczku, jest jeszcze dwóch balów od tego magicznego, o którym mogę dostać poparcie. Jeden to jest w obozie, nowym obozie, ale tam już mi się nie chce iść. A drugi coś tam ma z zbieraniem ziela i go gdzieś mogę znaleźć. Nie wiem gdzie. Właśnie problem, spróbujemy go znaleźć. Gdzieś go na pewno znajdę. Ale nie, wcześniej zwiększę sobie gamę. Dobra, ten mój to jest zbyt. Ten monitor strasznie przyciemnia wszystko. Dajcie, ja znajdę tego głupiego bala czy coś. No tu jest jeden ten strażniczek. To jest problem, nie wiem gdzie znaleźć tego typa. Wydawało mi się, że jeśli oni zaskrają. Dziś w Ozempiek, gdzie nic, owszem, dezenku śledzę. Znaczy może nie tyle śledzę, co no, wiem jak to wygląda. Jak wyjdzie, to czemu nie sprawdzę z chęcią? Była zobaczyć, co wyszło. To, co mówisz przy obcy. Faktycznie, no, zapowiada się ciekawie. Jak szedłeś, to w lewo, w tamtym kierunku. Ale nie wiem, ale czy mówimy o tym samym balu. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się, że były jakieś tam typy, które ubijały masło. Chyba. A może to było w Gothiku 2? Albo w Risenie? Idę szukać tego typa, który jest od osioła. No to już jest modyfikacja na wysokim poziomie. Nie, tu były te inne bale. Z tym typem już mam załatwione, co miałem załatwić. Proszę, że zabing robią ci sami ludzie, co robili do Gothika 1 i 2. Ja słyszałem. Także wow, nice. Dobra, tu były te typy, gdzie tam coś się trzeba było robić, ale akurat to mnie teraz nie obchodzi. Szukam typów od ubijania masła, jeśli oni faktycznie istnieją gdzieś. O, właśnie! Wiedziałem, że są jakieś typy od ubijania na masła. Z tym typem nie pogadam na razie, czy z tym pewnie. Z żywym nawet się gadało. Ej, typu, chcę pogadać z tobą. Teraz schowam tą głupią pochodnię i pójdę spać. Ej, ty! Masz szczęście. Wiem, naprawdę, luja widzę. Już wychodzę. Ej, on się ode mnie odezwał. Jej.
Ej, jak się kurde gadało? Przyciskam. Zawsze to samo. No, coś się zabugowało, czy co? Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Jeśli chce obijać. To się chyba nie. Coś tu sobie zabugowało. No. Cześć, jak leci? Ledwie się trzymam. No wiem, ale właśnie wiem, tylko że coś się bugowało i nie mogłem. Bez chwili przerwy. Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Pewnie śpi teraz jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, póki Bal Orun wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. Jak mnie to nie dotyczy. No dobra, idziemy powiedzieć, żeby ruszył ten leniwy tyłek. Czyli versus jeden zapis sobie. Domyślam się. Dobrze, że sobie pakowałem w siłę. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Jeśli myślisz, że... No chyba... Nie, to nie tu. Ale nie, to tu. Wow. Save. To jest Harlock. Ruszaj swój leniwy tyłek. Przysyła mnie Gorim. Co? Mam ci przypomnieć, że powinieneś go wreszcie zluzować? To bardzo miło z twojej strony. Przypomnij mi znowu, jak już... Rusz dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Tylko Zwycięzca! Bez dwóch zdań! Jaki słabeusz! Ja przecież na dwa hity go ściągłem. Miesiąc się podnosi, a sobie wezmę zioło. Przyszedł. Proszę ba. No już. Jeszcze pożałujesz. Znów szuk. No i co, masz już ochotę? Jej, level! Kolegę? Wiesz co, jesteś jak wrzut na tyłku. Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Dobra. Zejdź mi z drogi. Jej, pomogłem naszemu koledze. Easy win. Dobra. Ja szedłem jakoś tak chyba. Tutaj wcześniej myślałem, żeby sobie na tą chatę skoczyć. Ale no powstrzymałem się. Miałem trochę rozsądku, rozumu i godności człowieka, żeby tego nie robić. Dobra, i te typy były tam. Tam ubijają masło. Zawsze tak długo, jak mnie to nie dotyczy. To nie było zbyt mądre. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. O, nie ma go. Rozmawiałem z Gorimem. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego. Korkalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich. Lepiej się do tego nie mieszać. Gdzie znajdę? Nie pozwoliłem ci zwracać. Módl się, aby śniący wybaczył ci to bluźnierstwo. Jaki ten typ jest głupi! Jaki ten typ jest... Gdzie buc? Po prostu buc! Pogadajmy. Za buc! Cześć, tylko uważaj! Okej. Przysyła mnie Bal Orun.
Mam dostarczyć do obozu zebrane... Świetnie. Nie będę... Nie zapomnij zajrzeć do Virana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze... W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, że... Komu niby miałbym sprzedać? Uwaga na krwiopijców. O, podsunąłem ci niezły... Nie, powiedz mi komu. Widzę, że coś knujesz. Posłuchaj, jeśli ten towar nie... Nieważne. Dobra, jeszcze sobie coś zjem. Chyba to było głupie, żeby roślinkę tą jeść od razu. Dobra, muszę jakiegoś typa znaleźć, jeszcze jednego. Przy okazji sobie te zioła pozbieram. Oj, przydadzą się. Pogada jest z nimi taka śmieszna opcja te logowa, dobra, Lechti. Nie przeszkadza. A myślisz, że co ja robię? Śmieszna pobyku. Chyba. Do jednego typa muszę jeszcze iść, nie? Bla bla bla. Grupa zbieraczy. Mówiłeś o tych krwiopijcach. Faktycznie, Arctid, pamiętasz tą grę na pamięć? Nigdy jakoś nie dołączałem do... znaczy no, raz dołączyłem tylko do tych typów. No, dziabnij! I co, znajdę tego typa, nie wiem, w tym domku, czy co? Ale coś mi się wydaje, że tam coś się świeci. Tam dalej. Ale może tylko mi się wydaje? Co tu robi? Czy pozwoliłem? Tylko żartuję. Te cholerne świry zaczynają... Nie odzywaj się do mnie. Módl się o łaskę śniące. Przy tych ludziach można w mig zwariować. Nic dziwnego, że mieszkają tam z... Jestem Szrat. Nowicjusz pierwszego stopnia. Chciałbym... Chcesz tu zamieszkać? A ja zastanawiam się właśnie. Moglibyśmy przemierzyć całą kolonię, odciążyć kilku frajerów z ich gotów... Fajny pomysł. Wow! 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 Wow, ja pierdzielę! Ja pierdzielę! Co tu się stało? Po... Znaczy, domyślam się, że zioła się przydadzą. Dlatego jak coś widzę, to ja to zbieram. Ja pierdzielę! Ten wąż! Co za wąż! Rzeczny wąż, głupi wąż. A trzeba znaleźć tą drugą grupę zbieraczy. Mówiłeś coś o krwiopijcach, więc pewnie koło tych będą, nie? Fajnie pozbierać sobie ziółka. Jak coś zobaczę, to wezmę. Ale też nie będę łaził jak popieprzony szkielet. Dobra, mamy tu głupich krwiopijców. Dużo głupich krwiopijców. Ajajaj. To jeszcze na koło. Będę musiał ich wybić, żeby dostać drugą porcję ziela. O, szlak! Naprawdę? Wow, wow! Bariera!
O, znalazłem. Jej. No nie mówcie, że znowu crashowało. Wczoraj sobie skreszowało. Nie, ostatnio grałem to skreszowało. I znowu? Za chwilę sobie od was wezmę ziółka, tylko sobie pozbieram te ziółka. To nie ma sensu. Wow! Ej, ale tam jest zioło! Tam było zioło! Chciałem tam to zioło! God damn it. Ja muszę mięska wpierdzielać. Dobra, no widz już, o, Viran. Hello. Przybywam z polecenia Bala Oruna. Mam wziąć wszystko, co udało się wam zebrać do Korkaloma. I co, myślisz, że każdy mógłby się tutaj zjawić, mówiąc, przysyła mnie Bal Orun? I co wtedy? Mam lepszy pomysł. Jeśli chcesz nas przekonać, że jesteś tym, za kogo się podajesz, Co mam zrobić? To tylko drobiazg. Praca na bagnach nie należy do najbezpieczniejszych. No, gdyby ich tutaj nie było, nasza praca stałaby się Nie widzę. Przecież widać kilka z nich w odległości, nie tak łatwo się nie... No dobra. Ale deszcz pada. God damn it, a takie coś było w podstawowej grze? O, w szlak! Dobra, dobra, jeden z głowy, spierdzielamy. Nożesz! Kurwa, no tego się nie da zrobić. To już widać od razu, że tego się nie da zrobić. O, kiasz. Ja też wiem, że tego się nie da zrobić na tym etapie. God damn it. O, no, dziękuję. O, goddammit. Zasilaj mi płynie unik. Problem w tym, że tu jest... Są te trzy. Więc mogą mnie jakoś obejść. No dobra, spróbujemy. Coś tak długo to wczytuje. Halo. Halo. Ach. No dobra. Przybywam Ika. Jeśli ma. Co to? Co chcesz zrobić z tą bronią, człowieku? To jak... Cześć, powalczcie sobie z nimi. Kurwa ma... Ika. Ma.
chcesz zrobić z tą bronią, człowieku? No, ale nie próbowałem tak powiedzieć, jak ty zrobić, kurde, nie da. Po prostu się tego nie da zrobić. Chyba że zrobimy to w inny sposób, dość taki nieuczciwy, bym powiedział. Siema, Damian, halo. Ale no... Nie chcę robić tego nieuczciwie. Co mam za... No, to zrobię to inaczej, po prostu ściągnę te krwiopijce do tych typów. Chodź, chodź. Ja pierdzielę, jak mi przywalił. Dobra, jeden z głowy. No. Pewnie to nic nie dalej tak zapiszę. Przez ten deszcz prawdopodobnie. Przez ten durny deszcz. Leci! Leci mnie dziaba! Kurde! O! Help me, typu! Help me! No halo, dlaczego go nie dziabłeś? Zablokowałeś się, czy co? Ej, teraz nawet z tym typem nie mogę porozmawiać. Ej! Ej! Ta gra jest tak zbugowana. Jeszcze przez ten deszcz. Typu zdech, no właśnie nie zdech. No że szlak, no bo z jednym to jeszcze rozumiem, ej. Z jednym jeszcze rozumiem, ale z całą trójką jest naprawdę ciężko walczyć. Ja pierdzielę. Jakbym miał jakiś łuk czy coś, to jest okej, okay, rozumiem. Ale mam cholerny mieczyk. Jakby jeszcze na hita je niszczył czy coś. Dobra, jeden mnie wychwycił. No szlak! To jest gorsze niż Dark Souls. Przybywam i ma to. Jeszcze ten durny deszcz musi padać. Dobra, czekajcie, jak to było? Nie mam cierpliwości. Jak to było? Nie. Mode God? Fuck, nie pamiętam. Dobra, kij. Lecimy na uczciwie. Jakoś. Nie, nie da, nie, tego się nie da zabić.
Walczyć to jest jeżdżym, to jeszcze rozumiem. O nie, i dwóch będzie. No kurwa. To jest jeden z trudniejszych RPG-ów, jaki w ogóle powstał. Dobra. No nie mam wyboru. Dobra, mam wybór. Ile trzeba? O, mam pomysł. Ile mam? Piętra. Mam pomysł. Tylko muszę się wrócić do głównego wejścia. A wiedzą, że to jest cholerna bariera, kończy się. To nie będzie łatwe. Po prostu sobie kupię te spodnie. Te durne spodnie kupię za 500. Pewnie nie dadzą mi jakoś zbyt dużo obrony, no ale to zawsze coś. Pancerz to pancerz. Jakby nie patrzeć. No i przez ten cholerny deszcz nic nie widzę. O, trafiłem do obozu, szybko. Dobra, te efekty pogody, ten deszcz, nie deszcz, systemy wyglądają wtedy ładnie. Szkoda tylko, że to no, cóż. Piaszuję sejwy. Musimy przeczekać ten głupi deszcz i wtedy zapisać. Spodenki kupimy i może to coś pomoże. Jeśli to nie. Myślałem, że to się skończyło już tak. Niektórzy nigdy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Ej, ktoś przydał spodnie. Niech. A, ci chyba. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Musiałbyś zasłużyć co lepszy ryc. Oczywiście. Niech będzie ta szat. Przepuść. Dobre. Spodnie. Jej. Mogę wejść do domku? Hej, ty! Masz szczęście. Chętnie bym ci ja mam spódniczkę. Może teraz coś będzie więc lepiej. No to zrobię sobie save'a. Prześpię się, żeby ten głupi deszcz minął. Hej, ty! Dobra, włażę, Jezus. Już. Ha! Czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre. Tak długo. Hej! Tylko się prześpię, typu. Pada? Nie wiem, czy pada. A sobie zapiszę i tu, i tu. Dobra. Ale nie wydaje się, żeby padało. Dobrze. Myślałem, że to się... Może teraz będzie lepiej. Może teraz faktycznie będzie lepiej. Może będę tylko mniej damage otrzymywał. To już jest tu niedaleko. Safe.
Lepiej byś nauczył się walki w całym obozie. No i teraz jest ich jeszcze więcej. No chodź. Głupi kutasiarz. O! Tak, mniej damage'a mi dają, ale zadają coś. Dobra, spierdzielam. Spierdzielam. Obiję się z wężem. Kurde, panie strażnik, pomóżże mi pan. O! Schowaj broń. Schowałem przecież. Schowaj tę broń. No, dziękuję. I tam jest głupi wąż, tam jest głupi wąż. Dobra, leczonko. Ale panie strażnik, pomożesz mi pan. Ile masz judy? 45 tylko, bo kupiłem tą głupią zbroję. Ej, te strażnik, wąż! Panie, wąż! Ej, pomożesz, panie, wąż za mnie idzie. No. O kurde, bije go. O, bije go. I naprawdę bije tego węża. Pięknie, dałem ci ciasteczko, ale nie mam. Dzięki, panie strażnik. Dobra, i zostało mi jeszcze kilka tych krwiopijców. Damy radę sobie. Tu jest jeden jeszcze, raz. Z jednym się poradzę. Tylko ta trójka na dole jeszcze jest problemem. No chodźcie koledzy, chodźcie, chodźcie. Chodźcie na solo. O, przy trzeci. I poleciał trzeci. Przyda się pierwszy level walki, no przydasz. Przymierzesz chyba to... To... Uff, dobra. Pójdę sobie do tego Skatiego i pogadam z nim. Lul. Dobra, jeszcze jeden ten typu jest. Dobra, ogarnięci. Udało się jakoś. Wystarczyły mi spodnie, rozumiecie? Dzięki spodniom udało mi się pokonać coś niepokonywalnego. Chyba się... Wiesz co, problem z Judą to nie jest jakiś duży problem. Nie wiem, że tak łatwo. A bo chyba tu były jeszcze jakieś jedne. Tu są jeszcze kwiatnice. Dobra, dobra. Chyba tam były. No tak, są. Ja pierdzielę. Gdzie on zniknął? Ej, tu jest za dużo tych krwiopijców. Ej! Niewidzialny krwiopijca mnie bił. Ej, jeśli mam wszystkie wybić krwiopijce, które są na bagnie, to powodzenia. Przecież wybiłem! Może zanim jeszcze mi dał tą misję, ale wybiłem go przecież. Nie wiem, starczy tyle? Nie widzę już żadnych krwiopijców. Żadnego robala w polu widzenia. Cóż, albo jesteś po naszej stronie, albo jesteś skończonym idiotą. Ale skończony idiota nie masz. To jakby zaczął narzekać, że to za mało. Możesz mu powiedzieć, żeby sam ruszył tutaj.
Dobra, super. Teraz mały test. Pytanie, czy mi zapis wejdzie, czy znowu mi coś wywali. Dobra, jest, zapis działa, super. Czyli widzę, że tamten deszcz tylko tak skaszował G. Kaszował cały czas. A tam biłem dla expa. Punkty, dobra, 10 umiejętności. Wiesz co, na razie nie będę leciał w te umiejętności walki, bo prawdopodobnie jak rządzę do strażników, to będę chciał dużym mieczem walczyć. Dlatego nie będę się uczył walki pojedynczym. A w podwójnym to już mnie Koi Angar nauczy. Także to myślę, że byłaby chyba strata expa, czyli punktów nauki. Dobra, gdzie był ten głupi bal? Największy bal największym idiotom. Nie lubię go. Głupi kojewiniści. Chyba mam, że mam z nim nie rozmawiać. Dobra, mam z nim nie gadać. Nie będę z nim gadał. Sukienkę mam, zajebiście. Zawsze chciałem mieć sukienkę, zawsze chciałem chodzić w sukience. Od razu. To nie było zbyt mądre. To nie było zbyt mądre. Dobra, tam jest głupi Kol Calom. Bezio gay. No homo, no homo. On jest tylko świrem. Gothic Pride. Czego chcesz? Inni nie powinni wiedzieć. Przynoszę codzienną porcję. Daj mi to! Zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Ale nie ten z Gotika. Jeśli tak uważasz. Tak jak Lee. A był jakiś inny Lee? Czekaj, Lee. Był jeden Lee z The Walking Dead, ale to nie wiem, czy o niego ci chodzi. Był jakiś inny Lee? Ten z Black Squad. Wiesz, samo w sobie Black Squad jest już gejowe. Wszyscy, którzy grają w Black Squad, są gejami. To jest potwierdzone info. Obroniłeś naszych... Nie tylko udowodniłeś, że jesteś po nasz... Myślę, że jesteś. Zaniosło... Dobrze się spisałeś. To magiczne zaklęcie snu. Możesz go użyć tylko... No i super. Mogę teraz uśpić tego drugiego typa. I będę miał już bardzo duże poparcie balów. Nie będę musiał iść do nowego obozu. Więc zostaje mi jedynie ten piąty level wbić. No, szkoło, no, 510 expa, easy. Zawsze to samo. To się już więcej nie powtórzy. Ale tu tak Alki śmieszkujesz. Nie chciałbym teraz... Czekaj, lepiej się... Dobra, zapisz na lul, bo pada głupi deszcz. Dobra, ciebie sobie uśpię. Kto cię nauczył wykorzystywać magiczne mo... Nikt. To było cał... Wyglądasz mi na pojętnego u... Chciał kluczem. Mogę zmienić krzyć manę. Dobra, kij z maną. Chciałbym zdo... Chciałbym... Plan obozu na bagnie. Nie. Pierścień. Ochrona przed broń. A może by sobie pierścień kupić, ale one są drogie.
Co to było? Dobra, mam już poparcie duże ilości balów. Jezu, po co to duże zioło wykorzystałem? Lul, dobra. Ile jeszcze? 260 expa, no dobra, to chyba pójdę poobijać sobie jeszcze kilka tych głupich kryfiopijców, jeśli jakieś znajdę i będzie po sprawie. Jane boskie, 3 godziny 40 minut już gramy, a jeszcze do żadnego obozu nie dołączyliśmy. Ach, ten gotik. To jest właśnie gotik. Gra, która wciąga jak diabli. Się domyślam, że XP i punkty nauki się przydadzą. Bo że jestem na bardzo wczesnym punkcie jeszcze etapie gry. Dlatego chcę szybko dostać tą dużo większą zbroję. Jakoś zdrów kolą. Nie. Bo jak... O Jezu. Jak już dostanę tym nowicjuszem, to dadzą mi tą fajną zbroję nowicjuszy. Będę miał większego. Ja są tutaj też głupie szkodniki. Był nielko z tego, bo to taki ziomek, który jest ze siłą na kłaski. Trzeba było skoczyć tam. Tak? No, weź go dziabę. No przecież ja pie... No co z tą grą? Kurwa, tego... No tak, oczywiście, przecież pada deszcz. O, jadny, dobra, muszę iść znowu do tego głupiego Kaloma. Albo i nie! No pierdziele się, znowu będę musiał znowu przechodzić po te cholerne spodnie, bo się gra zachciała zawieszać. Ja pierdziele. Dobra, dobra. Kij. Tutaj zrobię i zrobię coś, czego zrobić nie powinienem, bo jestem podirytowany już. Te bugi są tak irytujące. Przycisk. Ma... Co to? O, nie mam... Chyba już... O! Halo. Naprawdę nie mam siły. Nie mam już siły ani... wszystkiego. Po prostu sobie wlecę dziabne i... Ja, tu gdzieś były jeszcze... O, są. Ej, ale co to jest? LOL? Aha! Teraz mi skaszowało grę. Okej, gotiku. Jak można być tak zabugowanym tytułem? Jany boskie. Gra jest toporna. Ciężka w obsłudze. Jeszcze się ciągle zawiesza. Ma problem ze wszystkim. Jest... Ale i tak jest się dobrze gry. Ale wiesz co, ale bez tych modów by mi w ogóle na streama nie... Znaczy, domyślam się przez te mody, no ale sens w tym, że...
nie do końca by mi OBS się jakoś integrował bez modów. Jest naprawdę ciężko było i tak samo nie byłoby żadnych cutscenek. Więc mody były po prostu konieczne. Żeby cokolwiek działało. Dobra, mam nadzieję, że teraz może zadziała, ale wątpię. Ja bym chciałem tą grę przejść bez kodu, bez żadnego użycia kodów, ale to z tego się już nie da. Myślę, że jest pół godziny w plecy. Pół godziny gry w plecy. Jest ten głupi deszcz. Przybywam z... się inaczej nie da. Czy tego chcę, nie da się. Mam nadzieję, że szybko opuszczę ten obóz na bagnie. Dobra, już 6 mam z głowy, ale pójdę sobie ubić jeszcze więcej tych głupich krwiopijców dla expa. W razie chwili obecnej no jest przypał, lekko mówiąc. Ja też nic nie widzę przez ten cholerny deszcz. Tu jeszcze są. It's easy. Nawet 3 sztuczki. Ja muszę na jakiś grunt wejść normalnie. Dobra, chodźcie. Tam są jeszcze, ale dobra, tam już nie idę. Aż będzie strata czasu. Dobra, i tam jeszcze gdzieś były inne krwiopijce, bliżej od Robinka. O właśnie, o nich mówiłem. Dobiję się je i będzie spokój. O, nawet 3 są, spoko. No chodź. Ale tam coś się świeci, nie wiem co to jest, ale tam coś się świeci. Wy na pewno też to widzicie, ale się coś świeci. Chyba idziemy po to zioło durne. Siema, demon. Wiesz, że cię obrażaliśmy już dzisiaj, dużo razy? Nie widzę żadnego. Dobra. I jeszcze 500 expa. Myślę, że to się da zrobić teraz za jednym podejściem. Przeklęty deszcz. No mimo wszystko zapiszę. Wiem, że to nic nie da, ale zapiszę. Niech on przestanie już padać, proszę. O, rany jazdy. Zaniesiemy temu Sol Salomowi te zioło. Od razu pójdziemy do tego Bal Anala. Dostajemy ekspadniego, pójdziemy później do Bal Orala.
Chyba wszystko będzie z głowy. Ja cię też obrażałem i się też nie chwalę. A powinieneś. A powinieneś. A gdzie ten durny Kalom? Chyba w tą stronę. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Tylko zachowaj to dla siebie. Może tu? Jak cię tam? A zeskoczę sobie na dół i się odnajdę. No i już wiem gdzie. Następnym razem będę informował, spoko. Demon to chuj. W tej historii... Ale to w sumie całkiem oczywiste, myślę. Lepiej się do tego... Od razu... Czego chcesz? Ludzie zawsze uiii. Wozgląd od zbancu. O, dziękuję. W tej historii musi... Zawsze to sam. To nie było zbyt mądre. O, Jany. To nie było zbyt mądre. Obroniły nie my. Zapytam. Jej, piąty level. Warto było ubić te głupie krabo pająki? Nie, co to było? Krwiopijce, o! Te krabo pająki były gdzieś indziej chyba. Jezu, gdzie one były? W Skyrimie? A, zresztą nieważne. Jeśli myślisz, że nigdy się zapewne masz rację. Wiedźmin 2? Lepiej się... Wiedźmin 2? W sensie Wiedźmin 2, czyli w sensie, że to, że zrobili drugi film? Jakby nie wystarczyło, że pierwszy Wiedźmin film był beznadziejny, to teraz musieli zrobić i drugi film, żeby nas zdobić. Dzięki. Dzięki, polska telewizjo. Lepiej się do tego nie... To się chyba nigdy nie skończy. Lepiej się do tego nie skończy. Jest zaklęcie. Co ty wyprawi? Kto cię nauczy? Dobra. I z głowy. Teraz no sprawdźmy, oby to zadziałało, oby się czytało. O! Dobra, działa. Save działają. I teraz trzeba liczyć na to, że już się nic więcej nie spieprzy. Krabopojęki tam były, ale w filmie? Dlaczego nie wie, nikt mi nic nie mówił, że wyszedł drugi film o Wiedźminie? W sumie i tak dobrze, że mi nikt nie mówił. Tak niby nie chciał oglądać tego krapiszcza. To się chyba nigdy nie skończy. Była jakaś gra na podstawie Wiedźmina? Ludzie zawsze gadają. Na podstawie tego durnego filmu? Rany boskie. To. Już nie dość, że robią beznadziejne ekranizacje, to robią beznadziejne ekranizacje na podstawie beznadziejnych filmów? No nie no. To za durnota. Musisz uważać na to, siema Calom. Czego chcę? Chyba udało mi. Bal Orun uważa, że jestem... Mów dalej! Bal Kadar ma mnie za... Bal Namib jest przekonany co do... I? Dobrze. Jeśli masz, załóż to.
Tylko tyle? Żadnego... Witamy! O wiele lepiej. Przestań się tu kręcić! Zrób coś gdyby jego siepacze stwarzali ci jakieś problemy, bo jeszcze tu jesteś? Jej, to sam zgodnie, jestem świrem z sekty! Dobra, aha. Inna sprawa. Off, Czekaj, lepiej się nic nie pakować. Dobra. I teraz jest prawilnie. Dobra, ja wychodzę. Trzymaj się, Elki. O, w ogóle oglądałeś wczorajszy odcinek? I dlaczego ci się nie podobał? Osobiście mi się podobał. Ja rozumiem, że tobie się nie podobał. Aha, spadnę i umrę. O, żyję. Oglądałem, podobał. Chyba pierwszy odcinek, który naprawdę bardzo dobrze wyszedł. Jak myślisz? Siema. Cieszę się, że cię widzę. Mam nadzieję. Nasze bractwo przygotowało. Jakiego wydarzenia? Planujecie uciec? Guru próbują skontaktować się ze śniącym. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu. Czemu miał? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka... Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuję się bliżej śniącego niż gdzie... Dobra. Niech śnią... O, drugi rozdział. Nice. No to pójdę w takim... Jezu, czekajcie. To jest zaufania. To mogę w ogóle tą misję zrobić? Dobra, porozmawiam sobie z tym Iberionem, a później polecę do nowego obozu. Do starego obozu. Ile ekspa zmarnowałeś? Znaczy mam 20 punktów umiejętności. Na razie, jeśli o to ci chodzi. Myślałem, że to... Już więcej nie powtórzy. Nie byłeś na moim obozie, nie byłeś w kopalni. W takim sensie. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować... Znam Lestera. Można. Chcę Czy masz pojęcie, jakich wyrzeczeń wymagała ode mnie służba? Chyba nie myślisz, że przyjdziesz tu i tak... Zanim choćby zaczniesz o tym myśleć. Powinieneś le... To powinno zająć ci trochę czasu. To się chyba nigdy nie skończy. No dobra. Nie bądź kolejny, to jakieś 2-3 levely mi się wydaje. Dobra, jaki z tym? Zbudź się! Witaj. A. To niemożliwe. Ale myślałem... Słysza. Zgadza się. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy. Mógłbyś dowiedzieć się, co się... Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt to jeden z 5 kamieni ogniskujących, które jedna z moich wizji objawiła mi To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu... Ja się prześpiał, to pamiętam. Będziemy mogli nawiązać... Gdzie powinien... Po wyjściu z obozu, skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Weź tę mapę. Dobra, wiem. Wiem, gdzie jest ten kamień ogniskujący, ale po to pójdziemy później. W pierwszej kolejności skoczę do starego obozu po to ziele. No i tyle. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Mam już dość tej paplaniny. Myślałem, że to się skończyło już w dzisiaj. Myślałem, że to się. Może. Tak długo jak mnie to nie dotyczy, będą kłopoty. Kiedyś takie sprawy.
sprawy załatwiały się inaczej. To nie było zbyt mądre. Ale... mądre. Tylko zachowaj to dla siebie. Dobra, safe. No i jazda. Idziemy do nowego, do starego obozu, dostarczymy to zioło, dostarczymy list, pogadamy z Diego, może anuluje tą misję, nie wiem. Zobaczymy. A drugi jest przecież drugi rozdział. Wszystkie potworki się... nic, tyle zabrał mi co nic. Wszystkie potworki się teraz zespiły i pojawiły się też inne. Także spoko. A mimo wszystko domyślam się, że wciąż nie mam szans z jaszczurami, więc nawet nie będę myślał, żeby z nimi się bić. A! No, są tu durne jaszczury. Muszę załatwić sobie jakąś lepszą broń. A to bo później. Trzeba wrócić do starego obozu. Jaszczury, to nawet z tymi jaszczurami nie będę walczył. Bo miał, nie wiem, na przykład lepszą broń czy coś, okej. Na tym poziomie to jeszcze nie ma co. Panie Fiopica. Chodź. No co za? LOL. No chyba też mi nie zada jakoś dużo damage'a, z tego co widzę. Miło. O, jest wilczek. Teraz w tej zbroi to se kurde mogę. Ale tak, przecież nie mogę skurować wilków. Przyzwyczajenie. No chodź. Odblokujesz się, ty czy się nie odblokujesz? Dobra, kij z tobą, idę. No nie, jaszu. A dobra, YOLO, idę się z nim bić. Ło! Zbiłem jaszczura. LOL. Zbiłem jaszczura. God damn it. On mi zabrał jeszcze tak mało zdrówka. Ale jestem teraz OP. O, czekaj. Czekam! Przed obozem idź w lewo. No dobra. Idź wzdłuż. Okej. Okay. Zaprzę sobie w ogóle. No mamy tu fosę, mamy ten stary obóz i co? Nie wiem gdzie ty mnie kierujesz, ale pamiętaj, że jest około 20 sekund opóźnienia, czy tam 15. Obserwuj lewo, no dobra, obserwuj lewo. Tam gdzieś parkour powinien być. Bo chyba mówisz o tym, nie? Ale poczekaj, najpierw ubiję te. Ubiję te diabongi.
No dobra, idę już. Ciekawe, gdzie mnie, gdzie mnie prowadzisz. Chciałbym wiedzieć. O. Wylazłem gdzieś wysoko. Tam jaskinia była. Tutaj coś jest. Nie wiem, czy mówisz o tym, co w dół jest, o czymś innym. Bo do tego, co tam jest na dole, to można wejść chyba. Jak wspiąłeś się tam... Czekaj, co mam wrócić, co? Te faktycznie jest jaskinia, nie... Ej, nie zauważyłem jej. Co tu robisz? Nie miewam tu zbyt często gości. Widzę, że niezły cwaniak z ciebie. Tak znaleźć moją kry... Co tu robisz? Miałem już dość starego obozu. Podpadłem paru ludziom Gomeza. To było dawno temu. Teraz pewnie nikt już o mnie nie pamięta, ale ja się stąd nie rozumiem. Legiałem w tego Gotika, to pierwszy raz spotykam. Pierwszy raz to widzę. Tępych osiłków. Co tu? Miałem już do... Teraz pe... Ej, ale mogę go zabić czy coś? Co tu? Miałem już dość starego. Teraz pewnie nikt już o mnie nie pamięta. No i co z tym, co w związku z tym gościem? Z tym typem, nie wiem, Alti. Aha, fajny sekret. Fuck! Już nie pamiętam, czy go okradłem, czy już nie okradłem. On tam ukryty był. Jeszcze jak spadzałem rozmowę. Co tu? Możesz... No. I dobrze. A tu był ten myśliwy, pamiętam. Ale no, nie obchodzi mnie on specjalnie w tym momencie. To były jakieś szczury, chyba że się zespiły z tego, co mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Znaczy tak zerknę. Zresztą to exp, ale widzę, że... O, jest! Jednak jest! Wygląda jeden, ale jest. A to zawsze mięsko. Zrób test zaufania. Co? A po co? Znaczy rozumiem, że dla expa, ale... Po co? To się już więcej nie myślałem, że to się... Czekaj. Mam już gość tej tamy. Skoro... Bo powiesz mu, że przy... Tak zrobię. Możesz... Tak. Jak mnie to nie dotyczy. Ja. Wróć. Na razie z tobą się nie będę bawił. Najpierw wskoczę do tego Scottiego i się pouczę walki jednoręcznej.
Daj mi tą zupę. Powiedział. I do. Jakbyś chciał dołączyć do tego obozu, to musisz zrobić, się zaufanie, zdobyć to miejsce od Jana i znaleźć. A pamiętam, Alki, pamiętam, coś takiego było. Jak dołączyłem, faktycznie coś mi się kojarzy. Od razu wiecie. Czymś organizuj. Chcę prze. To. Tak, ale. Chciałbym nauczyć Mon. Początkuj, trzymaj. Dobra. Nauczył mnie coś tam. Zawsze coś. Teraz skoczymy sobie zanieść to zioło i spoko. Dlaczego to ty? Mam tu partię. Pokaż. W porządku. Możesz iść. Udaj się prosto. Stój! Spokojnie. Zapamiętałem sobie twoje. Dobra, spoko, spoko, idę. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Pogadajmy lepiej. Czekaj! Chcę wejść do. Kpisz sobie z. Może zapytasz. Zapytam! Czy to znaczy, że. Tak! Dobra, bo Bartolon jest tu? To jest. Co mogę dla ciebie z. Powinieneś wierzyć we wszystko. Mam trochę bagiennego. Gomez nie zajmuje się takimi. Znajdziesz go w komnacie na prawo od wejścia. Albo w kuchni. Oczywiście w nocy pewnie śpi. Na twoim. Szynkarz bym sobie ich pokradał. Siema, Bartolo. Mam tu trochę ziela dla Gomeza. Przysyła je. Poka! Świetnie! Gomez zaczął się już niecierpliwie. A co z moją za. Spokojnie. Kim je. Nazy. Dostate. Teraz idę właśnie, Alki. Teraz idę. Siąłem. Nie wolno ci przekroczyć. Szukam. Chodzi ci o Koristo? Mam. Jesteś pos. Tak. Jakiś mag dał mi to pismo, zanim. Pokaż to pismo! Naj. Koristo każe to rez. Jestem sługą Innosa. Oto i. Ależ ten list, za co w tym takiego? Sardas już od dawna nie jest sługą Innosa. Opuścił nas wiele lat temu i zwróć. Mieszka w wieży w samym środku terytorium orków. Sardas próbuje na własną rękę dowiedzieć się, co. Zaczekaj tu na mnie. Pobiegł tam na górę. I wrócił. Koristo jest niezwykle uradowany. Powiedział, że może. Dobra. Do zobaczenia. Mogę sobie od Teresa zabrać jakąś nagrodę. Tylko nie wiem, co by było teraz dobre. Przysyła mnie. Wyświadczyłeś nam wielką przysługę. O, Jany. Jeśli myślisz, że. Pieśń. Wezmę ten. Tak jak się spodziewałem. Nie wiem, czy mogę od niego coś kupić, czy nie. Zobaczymy. Przysyła. Czyżby?
jeśli... Oczywiście, że zapyta. A nie wiem, kto cię... Z handlem, ty... Dobra. To w takim razie został mi kamień ogniskujący. Odnieś tą ludę. Tylko zachowaj. Ludzie zawsze gadają. To się już więcej nie. Ale jeszcze nie wiem, czy ludzie zrobi ten test zaufania, czy nie wiem. W sumie nie zrobię chyba. Inna sprawa, jadny. Coś miałem zrobić, nie pamiętam co miałem zrobić. Aha, dobra. Pójdź do tych handlarzy, może będą mieć coś nie, nowego na składzie. A muszę pamiętać, żeby nie wydać więcej niż 500 byłe gdy. Bo muszę przecież oczywiście coś odnieść temu Kalomowi, jakby nie patrzeć. Będzie się typu później wkurzał. A w sumie przystanę sobie na moment i zapalę. Jeszcze jeden. Lecimy dalej. No. Pokaż. Ma ludę. Masz jakiś dobry miecz? Ma nawet całkiem dobre miecze. Miecz bojowy. Ludę, biorę. To ci dam. Wytychy sobie zostawię, ale skrzydełka ci dam. A w sumie odprzedam mu całą kupę, którą mam i wezmę sobie oczywiście ludę. Pyk. I to jest dobry deal. Pyk. Mam miecz bojowy. Pokaż mi. Odprzedam ci stary miecz. No i to się nazywa deal. On już poszedł do jakiegoś streamera wyrocza. Nie, no właśnie taki jest. Taki on jest, on taki już jest. Kupiłem te sławyczki, te Steel Series, powiem, że całkiem jak za ten hajsi. No za 200 zł powiem ci, że tak. Te... Jezus, Syberia 200, nie? No to... A on ma mają dobry mikrofon? W sumie zobaczymy później, jak będziemy grać. Później zobaczymy. Czyli w sumie jak dobrze ci działają, to... Nawet nie ma co mówić, żebyś kupował klaudy 2-3 GB. Tym bardziej, że teraz klaudy zasadniczo one niby są dość tanie. I no, niby są już tańsze. Tym bardziej, że dwójek nie ma co kupować. Jak jedynki są takie same, że dwójki mają dodatkowe 7.1, które tak naprawdę no jest. Ahaha. Wykonany fajnie chodzi, klaudy kupię next. Więc co, jak już masz jedne sławki, to po co kupować? Chyba, że też sławki ci się zepsują. Zazwyczaj tak mi się wydaje, że... Tak mi się właśnie wydaje, że... te Steel Series wytrzymują tak mniej więcej rok. Przynajmniej moje wytrzymały. Mówisz o tych sławkach, co mam na sobie? Znaczy, te, które mam, to są faktycznie HyperX, Cloudy, dwójki. Ale kiedyś, jak te się zepsują? No... Że wtedy to może już wyjdą te klaudy trójki. Kto wie. Ile wilczków.
To było takie średnio mądre, ale zawsze to coś ekspa. Tam są te fiopijce, zaraz to sobie z nimi... O nie, tam jest cieniostwór! To nie, ja sobie z nimi walczyć nie będę. Takiego. Ale dobry, jak chcesz robić dźwięk, to kup osobno słuchawki i osobno sobie... No. To akurat jest mądre. Chyba pójdę od razu pełny raz, abym miał z głowy to. Nie będę musiał się chodzić. Ale wcześniej chyba ogarnę te jaszczury. Wątpię, żebym cokolwiek z nimi zdział, bo jest ich ile? 4 jaszczury, o fuck. No dobra, spróbujemy. Ej, kurde. Easy. Takie easy, że za easy. Ja już myślę, że kurde, będzie ciężko. Na raz zniszczyłem je wszystkie. A Jezus, miałem iść po tego, Nyrasa. Za ile jakiś pół? Właśnie nie wiem, jest to nie wiem. Gotika pogramy jeszcze, nie wiem, z 20 minut, ciężko powiedzieć. Później chcę jeszcze w BF-a pogadzić chyba dopiero wtedy, jak już skończę. Dobra, no raz był gdzieś w tą stronę z tego co pamiętam. Ciekawe, czy coś trafię po drodze. Dobra. Więcej ściewojadów. Zawsze to po 50 expa. 6, nie, no 5. Teraz to można grać. Okidoki. Więcej mięska, więcej miejska, oczywiście sejwik. W ogóle, a 6 level już mam, 20 punktów umiejętności. Jak już zdobędę ten status strażnika świątynnego, będzie trzeba iść głównie w siłę i walkę dwuręcznym mieczem. Taki jest plan. Także pozbieram sobie na razie tych punkciorków i w ostateczności na różne poboczne jemu umiejętności czy tam statystyki będę wydawał. Bo na razie to faktycznie. Teraz będę musiał lecieć i w siłę. Jakiś fajny dzień. I w siłę i walkę dwuręcznym mieczem. O, jest. Sejwik. Nie! Ja pierd... O, i Crash. Bandicoot. Ale dobra, zapisałem tam wcześniej, to dobra. Dobra. Ale już mi się nie chce, więc... Czy chce mi się, ale nie mam tyle czasu.
Także po prostu na dzisiaj skończymy, już gramy i tak dość długo, 1,5-2 godzinki. I jeszcze będziemy kontynuować prawdopodobnie jutro.